Dzień dobry, dzień dobry. Witam, moi drodzy, w piątek. Ja zanim przejdę do milszych rzeczy dzisiaj, czyli pojadę z Magdą zrobić homestaging na browarze wrocławskim. Poszukujemy właśnie piękny, duży, czteropokojowy apartament z widokiem na rzekę na wynajem. Już jutro będzie robiona sesja. No to kilka informacji z rynku, które dość mocno mają wpływ i na moją pracę, ale też na decyzje zakupowe czy sprzedażowe klientów. Dziewiąty raz z rzędu wzrosły stopy procentowe. W tej chwili mamy już 6% i to jest w zasadzie najwyższy wskaźnik tych stóp procentowych od 2008 roku, co bezpośrednio przekłada się na wysokość rat kredytów i też na sytuację i kondycję finansową w ogóle Polaków, naszych klientów i tak dalej. Według portalu Total Money, jak patrzyłam sobie na takie potencjalne kwoty transakcji czy kredytu versus rata, to mniej więcej wygląda to w ten sposób, że takie kredyty około 500 000, no to trzeba się szykować na raty rzędu blisko 4,5 tysiąca złotych. Przy kredytach powiedzmy 700 tysięcy złotych te raty wynoszą już 6 tysięcy i w górę. I klienci, którzy mają raty zmienne, no to ten wskaźnik WIBOR jakby tutaj działa w ten sposób, że te raty są niestety coraz wyższe. I co w związku z tą sytuacją? Rada Polityki Pieniężnej ogłasza, że inflacja cały czas jest wysoka, także stopy procentowe jeszcze niestety na pewno pójdą do góry. Uszczupla to zdecydowanie portfele Polaków, nie ma o czym w ogóle tutaj rozmawiać. Ja też jak patrzę na sytuację bezpośrednio jakby moich klientów, czy Magdy klientów, czy jak rozmawiam z kolegami, koleżankami, agentami, no to widać parę tendencji. Oczywiście zdolność kredytowa Polaków spada drastycznie. Dużo mniej pieniędzy mogą pożyczyć od banku niż działo się to do tej pory, co też weryfikuje niestety ich marzenia zakupowe na temat mieszkań, domów czy właśnie choćby kredytów pod budowę domu. Wielu klientów, którzy byli na etapie, że mieli mniejsze mieszkanie na kredyt, potem kupili, nie wiem, szereg, bliźniak albo budują dom i nie myśleli wcześniej o pozbyciu się pierwszej nieruchomości, teraz już to robią, bo po prostu raty dwóch kredytów ich przygniatają i często teraz mamy takich klientów, którzy po prostu potrzebują to zrobić, bo trochę nie mają innego wyjścia. Inni korzystają na tej sytuacji rynkowej, która też to jakby jest system naczyń połączonych. Mamy bardzo wysokie najmy. We Wrocławiu w zasadzie dwupokojowe mieszkanie, powiedzmy w takim standardzie, no nowoczesne, IKEA standardowa, no w tej chwili już wynajmujemy powiedzmy właśnie na Jagodnie czy w promieniu 7-8 km od rynku, nawet za 3,5 tysiąca złotych plus opłaty. Czym bliżej centrum, tym te ceny są wyższe, bez względu na to, że czasem te mieszkania mają wątpliwy standard. I jest taka sytuacja na rynku trochę, że inflacja rośnie, stopy procentowe rosną, obniża się zdolność kredytowa Polaków, nastroje są średnie, ludzie się boją. Dużo osób upatruje no, takiej stagnacji na rynku i być może tak będzie, że klienci będą chcieli też przeczekać, ci co chcieli kupić, albo będą po prostu tego zmuszeni, bo nie będą mieć zdolności kredytowej na mieszkania, które chcieli kupić i o których marzyli. Dokładnie, więc tym większa rola w tej chwili wydaje mi się nas, pośredników, którzy też bierzemy dużą odpowiedzialność za to, jak prowadzimy transakcje, jak prowadzimy najpierw promocję oczywiście całej nieruchomości. I wydaje mi się, że trochę kończą się czasy, że klienci tak łatwo będą mogli też sami sprzedać, bo to będzie wymagało dużo większego wysiłku, wiedzy, szerokiej z zakresu i marketingu, i fotografii,
i reklamy, ale też szerokiego tak naprawdę spektrum różnego rodzaju znajomości, siatki kontaktów i wymiany też tych klientów, bo ja bardzo dużo moich transakcji robię z innymi biurami i dzięki temu właśnie nieruchomości są sprzedawane w dobrym czasie, w szybkim czasie. Średnia nadal to jest około 3 tygodni, pomimo tego, że powiedzmy ten rynek jest już dużo bardziej wymagający i też dużo bardziej trudny. I jakby tutaj myślę, że zaufanie, czy nawet na początku rozmowa z agentem może dużo pomóc rozjaśnić sytuację. Ja jakby na bieżąco kontaktuję się i z ekspertem finansowym, i z notariuszami, i z rzeczoznawcami, więc gdzieś tam ta cała siatka ludzi pracuje na to, żebyś ty, drogi kliencie, też mógł z tej sytuacji, która nie jest łatwa i nie będzie, wyjść obronną ręką i też, miejmy nadzieję, na tym zarobić. No, także rynek jest jaki jest i cykle koniunkturalne po prostu co parę lat mają pewną sinusoidę i tego nie zmienimy. Myślę, że trzeba podejmować po prostu rozsądne decyzje zakupowe, nie kredytować się pod kolokwialny korek i zarządzać też jakby dobrze swoim budżetem. I to już jest sprawa absolutnie indywidualna, bo jedni klienci mają taką sytuację, że chcą po prostu kupić mieszkanie do życia, inni mają wciąż dużo gotówki, biznesy, które im się świetnie kręcą i będą dalej szukać mieszkań, które w długim terminie będą dla nich dobrą lokatą kapitału. No. Także póki co tyle. Biegnę na homestaging, potem na umowę najmu. No i dzisiaj jeszcze czeka nas rejs do Sponem, przywitanie lata i spotkanie z osobami z branży. Także miłego piątku i do zobaczenia.